dobry. Dzisiaj zrobię suróweczkę z czerwonej kapusty, marcheweczki i jabłuszka. Jabłuszko mi ciemnieje, więc szybko już zaczynam Wam mówić, jak to wszystko przyrządzamy. Proszę zobaczyć. Tutaj mam połowę takiej małej kapustki czerwonej, poszatkowanej, tak pokrojonej. Do tego dwie duże marchewki. Już przekładamy. Ładnie. Dwie marcheweczki. Ja tu przyłożę, żeby było dokładniej widać, co tu się dzieje u góry. Do tego jabłuszko. Jabłuszko. I wszystko ładnie mieszamy. Dodajemy olej. Tak na oko dosyć sporo oleju. I wszystko mieszamy. Mieszamy. Dodajemy do tego jeszcze połówkę soku z cytryny, takiej dosyć sporej, pieprz, w tym przypadku u nas jest dzisiaj czarny pieprz. Ja mam tutaj przyprawa do sałatek, Wy możecie użyć swoich ulubionych przypraw, sól. I tam, gdzie jest marcheweczka i jabłuszko, zawsze dodaje się troszkę cukru, żeby przełamać te witaminy. Całość mieszamy dokładnie. Jest to bardzo prosta. Zaraz hejterzy tu napiszą, że oczywiście niezdrowa, bo z olejem, wręcz przeciwnie, olej musi nam się tutaj ładnie przegryźć. Potrzebujemy tłuszczów. Spróbujemy dla smaku. Będę trochę ciąkać. Kwaszkowata, idealna. Ciut za mało soli. Jabłuszko jest dosyć kwaskowate. Jeszcze ten. Już dzwoni mój głodny misiu, ale chwilkę poczeka, aż nakręcimy. Słuchajcie, taka prosta suróweczka na obiad, jakże dobra. Niestety nic innego jeszcze nie mogę dla Was nagrywać. Z tego względu, że jeszcze nie doszłam w pełni do zdrowia, ale jeść coś trzeba, jak to mówiłam wcześniej. Zobaczcie, ładna, kolorowa, smaczna, pożywna. Do zobaczenia i mam nadzieję, że będę mogła wkrótce do Was powrócić.